W wieku 70 lat zmarła wieloletnia dyrektorka Śląskiego Zoo Jolanta Kopiec. Kierowała placówką 12 lat. Ze jej kadencji Śląskie zo, przeszło metamorfozę i z powodzeniem konkurowało z ogrodami zoologicznymi z Polski i za granicę. Przed objęciem funkcji dyrektora Zoo pracowała przez 4 lata jako radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Zasiadała również w Radzie Miasta w Siemianowicach Śląskich, gdzie przez wiele lat aktywnie działała na rzecz mieszkańców. Była pierwszą kobietą w Polsce, która prowadziła ogród zoologiczny. Dwa lata temu przeszła na emeryturę.